Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i Zakonu Feniksa, z tej strony Calvador. I przechodzimy do dalszej rozgrywki w tym naszym odcineczku 9. I tutaj już zakończymy resztę, zresztą przynajmniej mam nadzieję, że zakończymy resztę potyczek, tutaj żeby taki mały sabotaż przeciwko Umbridge. I mam nadzieję, że już dalej fabuła jakoś się też rozkręci zajebiście, także git majonez, musztarda, ketchup, hehe. Dobra, czyli tutaj już rozpuściliśmy. Palnęliśmy bagno. Harry, jak ty idziesz, no. Teraz trzeba iść do Dina. I trochę pofiksować wieżę z zegarem. No, właśnie tam. Harry, mam plan. No ja też mam plan, żeby udupić Umbridge. Tak sobie myślę, że jak zepsujemy zegar wieżowy, Umbridge nie będzie mogła na czas zacząć lekcji. Ale jak to zrobimy? On jest ogromny. Proste. Poprzestawiamy kilka kół zębatych i zegar zwariuje. To genialny pomysł, Harry. Dobra, do roboty. Naprawdę nie mogę pomóc. Nie, będąc prefektem. Ale gdybym miała stać na dziedzińcu i się rozglądać, w zasadzie nie robiłabym nic złego, prawda? Daj znać, jak skończysz. Ron, ty też jesteś prefektem! Najpierw zegar okay. Musi chodzić do tyłu. Musimy przesunąć tam wszystkie koła. Okej. Coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Hej, wracaj! Chodź, Harry. Pora zająć się zegarem. Wingardium Leviosa! Fajnie! No będę leć tam, o. No. Powinien teraz chodzić do tyłu. Świetnie. Może jest tam coś, co możemy popsuć. Sprawdź na górze. Okej. Coś miałem powiedzieć o... coś na ten temat, ale zapomniałem. No wyleciało mi z głowy kompletnie. Są i koła zębate. A, właśnie. Taka rozkmina przez chwilę. Bo niektórzy ludzie, znaczy spotkałem się naprawdę z takimi przypadkami, że nie wiedzieli, co to jest koło zębate. Ja im tłumaczę, że to jest taki mechanizm napędzający zegarki i w ogóle. Znaczy no, tak jak kółka z zębami, no właśnie tak jak tutaj mamy. Tylko że no, napędzają zegarek. To normalnie myślałem, że nie wytrzymam ze śmiechu z tych ludzi. Koło zębatą. Co to jest? No niech pomyślę. Koło z zębami, he? No kurczę. No samą logikę trochę myślenia się... No i tu trzeba właśnie umieścić, żeby się sfiksowało trochę. Mam nadzieję, że będzie pasować. No. O. Działa. Nie wiem, czy to trzeba... Nie, tu nie, tu nie. O, tutaj. Mówiłem, że będzie super. Nie mogę się doczekać, kiedy Umbridge to zobaczy. Tak. A teraz zmywajmy się stąd, bo nas złapią.
Ale dziwne, że tak momentalnie przyspieszyło. Tutaj dopadmy. Dobra. No będę musi Umbridge do myślenia przez chwilę. Może nawet kombinować, jak położyć swoje łapy na Hogwarcie. Chodźmy. No przejdą czy nie przejdą, no ludzie. Ojej. Na szczęście już tego zegara nie słychać. Tutaj już chyba będziemy blisko właśnie tego co... O, wróć, wróć, wróć. Plakietka. Akcja! To trzeba uwagę zwrócić. Trochę się posprząta jeszcze tego Hogwartu. Ale to spokojnie. Spójrz na Potiego. Jego jedyni przyjaciele to Wieczlej i Szlama. Harry, musimy porozmawiać. No cześć, porozmawiamy zaraz. No, jest 12 poziom odkrycia. Spadaj, Marta. O Jezu. Te komunikaty są strasznie denerwujące. Chyba wiemy, jak zepsuć głośniki, ale potrzebujemy pomocy. Dobra. Możesz się przesunąć, a potem wejdź na górę i wylej na głośnik Elixir poplątania języka. Dobrze. Dobry pomysł, czy nie? Świetny, do roboty. Masz Elixir. Będziemy pilnować. Nie krzyw się, Ron. Ktoś musi pilnować. Dobra. Ha. Szybko! Wylej na niego eliksir! Tu wielki inkwizytor! Jadam żaby! To działa! Musimy przygotować więcej eliksirów i zająć się innymi głośnikami. Znajdź nas przy następnym głośniku. Do zobaczenia! Okej. Okay. Jeszcze 17 minut, to można iść. Reparo! Depulso! Dobra, poszło. Wysprzątany Hogwart. No, i to mi się podoba. No, trudno, żeby się nie rzucało w oczy, naprawdę. O, i wszystkie plakietki, super. To mi się podoba. Pa, pa. No sobie sprawdzimy informacje o grze. I teraz tak, postęp. Jedno latające stworzenie. Jeszcze 5 postaci trzeba spotkać. Jeszcze 2 paczki Freda i George'a. Rzeczy Luny to później. Pokonanie gracza Gargoyle to nie. Ślady zwierząt jeszcze jedno. A. I też... A. Tu, do bliźniaczek. Nie, gdzie, no, zawracaj, tak. Bardzo dobrze, bardzo ładnie, grzeczny. Czy to nie jeden z tych dziwnych głośników? Możesz nam raz jeszcze pomóc? Mamy więcej eliksiru poplątania języka. Cześć. Wingardium Leviosa! Masz eliksir. Będziemy... Nie krzyw się, Ron. Ktoś musi pilnować. Dobra, rozlewamy.
Pamiętajcie, dzieci, żeby się bać. Bardzo źle zachowywać. Dobra, spotkamy się przy następnym. Tylko się pospiesz. Zaraz ktoś zauważy, co zrobiliśmy. Dobra. Wciąż musimy znaleźć jeszcze 4 głośniki. Chyba Ginny na samym końcu. O, co będzie mówić? Proszę wszystkich o uwagę. Słuchacze są zabronione. Nie zezwalam na gryzienie mnie w tyłek. No come on. Ja tu muszę przejść, halo. A, czyli na pierwsze piętrze, czyli tutaj. Dobra, okej, spoko. Tylko właśnie, gdzie są bliźniaczki? Gdzie są bliźniaczki? Mi się wydaje, że będą tam gdzieś takie, w takim okrągłym pomieszczeniu, ale nie jestem do końca pewien. No przejdź, no łamago. No, tutaj będą. Okrągłe pomieszczenie. Wingardium Leviosa! Ja sobie tam ustawię. Możesz dobra. Nam jeszcze pomóc? Mamy więcej eliksiru poplączonej... Ale cisza! Ale tutaj cicho jest, aż za cicho. Będziemy pilnować. Będziemy mieć oko na... przerwy. Dobra, a mogę jeszcze zająć robotą? Bo to jest naprawdę, kurde. No, właśnie. O, ale Bóg. Wylej na niego eliksir. Ta, se wylałem. Pamiętajcie, że odrabianie lekcji to dobra zabawa. Cieszcie się na mnie. Tak, już. Zabrania się posiadania łajnowo. Filcz, on okropnie śmierdzi. No nie podoba mi się, no. Kurczę. Aż za cicho jest. Normalnie jest za cicho. Coś jeszcze mówiłeś? Cóż, z profesor Umbridge rzeczy mają się dużo lepiej. Zobaczy, jakim Potter jest oszustem. O, jest walka. Ron! Rick tu... No i powalczyliśmy sobie trochę, na szczęście. I muzyczka wróciła, nie jest tak cicho. Miałem tylko 3 kart. Masz je? O, tutaj. Volo futurus unus. Hej, bracie. No co się stało z muzyczką? Czy gdzieś tutaj nie ma głośnika? No tutaj widzę już. Siema. Wingardium Leviosa! Wingard Leviosa, Wingard... Możesz nam raz jeszcze pomóc? Mamy więcej eliksiru poplątania języka. Dobrze. Masz eliksir. Będziemy pilnować. Ron, ty zobacz tam, ja pójdę tędy. Jakbym jeszcze widział, gdzie wy pójdziecie. Dzięki za pomoc, Harry. Dzięki za pomoc, Harry. No. Niuchacze nie są zabawne, ale niegrzeczne. Uczeń przyłapany z niegrzecznym niuchaczem zostanie wydalony. Tak, chyba ty zostaniesz wydalona w toalecie.
No. Szybko. No, zobaczymy, co on teraz powie. Ona. Jak miło. Dobra, spotkamy się przy następnym. Tylko się pospiesz. Zaraz ktoś zauważy, co zrobiliśmy. Nie dygajcie, dziewczyny, nie dygajcie. Teraz, a tu. Ale przód się przejdziemy tutaj do Ginny. Hej, Harry! Zgadniesz, co robimy. Odpalacie kieszonkowe bagna Freda i George'a? Tak. Skąd wiesz? Zdjęłam następne bagno, ale musiałam je schować przed Malfoyem. No, czyli ściągamy bagno z drzewa. Nieźle, stary. O, przyszli przed opasę. Duma cię rozpiera. A masz potem. No ja ci dam, a masz. A masz potem. Drętwota. Pokonamy jej w ogóle? Spadaj! Zostałeś pokonany. Aha. Fantastycznie! Bardzo dobrze, Ginny. Dzięki, Hermiono. A ja to co? Ochronuś, dziękuję. Akcjo! Wingardium Leviosa! Wingard Leviosa, Wingard... Gdzie tu jest? O. Dobra, to weźmiemy wyjątek, zrobimy teraz incendio. Redukto! No. I poszło bagno. No i git. No nie. Tak! To zmieszę Umbridge z błotem i ośmieszę ją przed ministerstwem. O tak, zaleją ją skargi. Możemy już iść? Mhm. Którędy teraz? Do bliźniaczek? Tędy. Młody bycz, więcej nic. Smocze jajo. Wejdź, przyjacielu puchonów. No, idź. Dobra, tutaj, tu. Pilność w nauce. Zdrowy umysł to ciekawski umysł. Witam. One chyba tu, tak, tutaj będą. Tam jest głośnik. Możesz nam raz jeszcze pomóc? Mamy więcej eliksiru poplątania języka. Dobrze. Rozumiem. Masz eliksir. Będziemy pilnować. Ron, ty zobacz tam. Ja pójdę tędy. Dama mogłaby pomóc w pracy domowej. Dostała w łeb z ławki. A co tam? Super. Jeszcze jedno. Aha.
Dobra. Przypomina się, że uszkadzanie szkolnych głośników nie jest wykroczeniem. Zauważyli, że uszkodziliśmy inne głośniki. To musimy szybko wyłączyć ostatni. No. Dobra, gdzie wy jesteście teraz? Tu. Czyli na dziedzińcu już. Ostatni dziedziniec. No i potem jeszcze trzeba na jednym rozstawić bagno. Mam nadzieję, że na lekcję oklamacji zdążymy, nie? Potem, ale chyba nie jestem pewien. Tak, tutaj będą bliźniaczki. I będziemy już powoli kończyć. To był świetny pomysł. Czy to nie jeden z tych dziwnych głośników? Wingardium Leviosa! Mamy więcej eliksiru poplątania języka. Spoko. Masz eliksir. Będziemy pilnować. Ron, ty zobacz tam. Ja pójdę tędy. Dobrze. I w ten sposób zakończymy uciszanie Umbridge. Nice. Uśmiechnijcie się, dzieci. Zostańmy przyjaciółmi. Nie ma mowy. Mnie uciszyło. Dzięki, Clay. Dziękuję. Może nawet wybaczę się twoje zachowanie na balu. Tak, dzięki. Do zobaczenia, Harry. I trzeba lecieć na wybrokowany dziedziniec. Czyli tutaj i będziemy się musieli dostać na dach. Mam nadzieję, że w 2 minuty się wyrobię. Poszukajmy miejsca, gdzie Fred i George schowali bagno. Tam jest! Kurczę, Harry! Nie ułatwili nam zadania, co? Przecież nie mogli go zostawić tam, gdzie Filch czy Malfoy mogą zajrzeć. No i musieli dostać się na pierwszy gzyms. No i bardzo dobrze. To tak, tutaj trzeba gdzieś wejść. Reparo! Jak Umbridge nas tu złapie, to już po nas. Tak, zostań tu i pilnuj, a ja poszukam pudełka. Okej. A, nie, to nie można iść jeszcze. Trzeba troszeczkę szybciej. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz do odkrycia. O. Właśnie to. Mało mnie nie pożarł. W tym roku nie ma smoków, nie licząc Umbridge. 82%, czyli coś jeszcze nie zostało odkryte, ale co to ja nie wiem, nie mam pojęcia. Coś to będzie? Co to było takie? Tu pochłonie, tu naprawione, no to czego chcieć więcej? Wybrukowany dziedziniec, może coś jeszcze nie odkryłem. Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Tutaj, jak wiemy, tutaj właśnie w tym miejscu dokładnie jest gabinet Umbridge. Dobra, wiem, że upłynął czas. Troszeczkę się przedłużę, najwyżej, jak zwykle. Nieźle. Teraz rozłóżmy je na środku korytarza. Uwaga! Uwaga! Okej.
Nie wnikam. Dobra, wbijaj się tu, Harry. Znaczy tutaj te wspinaczki w ogóle to jest nic w porównaniu do Assassin's Creed, nie? Ale oczywiście mam w planach nagrywać Assassin's Creed'a. I to nie jest tak, że muszę to nagrać, nie, po prostu ja jak nagrywam coś, to pokazuję to swoimi oczami, jak ja to widzę w ogóle te wszystkie gry. No i jak w niektórych materiałach mojego autorstwa możecie się przekonać, że no nie jestem aż tak gadatliwy, ale no co nieco na jakiś temat tam się wypowiem, nie ukrywam. I redukto sobie użyjemy właśnie. Jak? No. I tam mi się podoba. Także... Świetna robota. Umbridge wreszcie się dowie, że jej tu nie chcemy. Bagna powinny zmusić ją do zmiany klimatu. Super, Harry! Wszystkie bagna odpalone. No. Filch będzie miał się czym zająć. Fred i George zarobią fortunę na bagnach. Genialna robota. Dobra, zobaczmy, co jeszcze możemy zrobić, by wkurzyć Umbridge. No jak na razie nic. Hej, Potter! Czego chcesz, Malfoy? Profesor Snape cię wzywa. Mówi, że czas na korepetycję z eliksirów. Dobra. Na tym polega twój problem, Potter. Taki jesteś niby mądry, a nawet nie wiesz, z której strony trzeba kociołek ogrzewać. W pierwszej. Nie mam zamiaru rozmawiać z takim debilem. Co? Już! Chwila. Dobra, pójdziemy tylko na lekcję o klumencji i zakończymy odcinek. Tak będzie najrozsądniej. Tutaj wszystko odkryte? Tak, odkryte. Także trzeba szybciuteńko do Snape'a. Aha, okej, nie wnikam, co to było. Znowu się spóźniłeś. No i co? Ćwiczyłeś? Tak. Tak. Ruszcie. Dobra. Pierwsza runda zakończona, czas na drugą. Dobra. I teraz trzecia runda. Trochę to po prostu ta oklumencja wygląda według mnie troszeczkę zbyt łatwo. Runda czwarta. Bo powinno być troszeczkę więcej wyzwania, nie wiem... No tylko takie sterowanie, żeby powrócić na środek i nic więcej, nie. Lipton trochę. Dosyć. Koniec lekcji. Ja... Wynoś się. Nie. Fred i George cię szukają. Są na piątym piętrze. Wszystko w porządku? Tak. Znajdźmy Freda i George'a. Okej, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie. To było naprawdę dość ekscytujące i miłe. Doświadczenie z tą grą, jak na razie. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.